Seria agresywnych zachowań uczniów w Głogowie wzbudziła ogromne kontrowersje w sieci. W jednym z przypadków uczeń szkoły podstawowej nr 7 nie chciał opuścić basenu podczas zajęć na pływalni Chrobrego. W dniu 20 marca bieżącego roku około godziny 10:20 na pływalni w Głogowie chłopiec, który był na zajęciach grupowych spływania, nie chciał wyjść z basenu. Dziecko zostało przekazane pod opiekę ojca. Nim jednak chłopiec opuścił basen, zdążył zaatakować ratowniczki. Poszkodowane zostały dwie nasze panie, które są instruktorkami nauki pływania. Jedna z nich też jest ratowniczką. No niestety w wyniku zachowania dziecka odniosły obrażenia polegające na tym, że zostały podrapane. No i rozważamy w tej chwili kwestię odpowiedzialności za ten czyn i będziemy rozważać podjęcie kroków prawnych. Temat w tej chwili jest, że tak powiem, aktualny, więc nie chciałbym się na gorąco wypowiadać, jakie kroki prawne podejmiemy. Na pewno tej sprawy nie zostawimy, bo nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nasi pracownicy byli w takich sytuacjach postawieni, gdzie odnoszą jakieś obrażenia, także cielesne. Sprawą zajmuje się już kuratorium oświaty. Dyrektorka legnickiej delegatury zapewnia nas, że dyrektor szkoły wykorzystał wszelkie dostępne instrumenty, aby rozwiązać problem. Dyrektor skorzystał z wszystkich możliwości. Wszystkich, naprawdę, bo myśmy to sprawdzili, jaki jest efekt tego, trudno mi powiedzieć. Generalnie protokoły trzeba by było przestudiować i tutaj z dyrektorem, ale zapewniamy, że dyrektor podjął wszystkie możliwe sposoby, które wszystkie wykorzystał narzędzia, które może. Na efekty trzeba poczekać i oby nastąpiły, bo agresja wśród dzieci robi się coraz większym problemem. Do kolejnej skandalicznej sytuacji doszło w szkole podstawowej nr 8. Kilka dni wcześniej uczennica trzeciej klasy uderzyła nauczycielkę w twarz. W dniu 17 marca 2023 roku około godziny 9:40 w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi doszło do zdarzenia, w którym uczennica uderzyła nauczycielkę. W wyniku zaistniałego zdarzenia nauczycielka korzystała z pomocy medycznej i została przewieziona na SOR. Tu sprawa wygląda jednak na bardziej złożoną, bo dziewczynka jest niepełnosprawna. Z tego względu trzeba ostrożnego podejścia do sprawy. Należy też pamiętać także o rówieśnikach agresywnej uczennicy. Mogę panu powiedzieć, że te działania idą tak równotorowo w kierunku, że tak powiem, nauczyciela, który jest w trudnym stanie psychicznym, w kierunku dzieci, ale i w kierunku po prostu rodziców. Czekamy na rozwój sytuacji, ponieważ sprawa trafiła do sądu, także sprawa jest w toku. Chcę jeszcze tylko, żeby pan wiedział, że nie było to jakieś zamierzone działanie, tak? To był problem, brak kontroli emocji, które po prostu wybuchły. Mimo wszystko dyrekcja zapowiedziała, że wobec uczennicy zostaną wyciągnięte konsekwencje zgodnie ze statutem szkoły. Równocześnie pojawiły się opinie rodziców dzieci zdrowych, które uczęszczają do klas integracyjnych. Przypadków agresji ma być znacznie więcej, o czym mówiła nam matka jednej z uczennic uczęszczających do SP8. U córki w klasie jest dziewczynka, która sprawia duże problemy pedagogiczne, ma problemy emocjonalne. Często zdarza się, że nawet używa przemocy fizycznej wobec koleżanek z klasy. Było już wiele interwencji ze strony rodziców dyrekcji. Niestety dziecko nadal uczęszcza z nimi do klasy. Jednego dnia jest tak jakby przyjaciółką dziewczynek, następnego dnia kłóci, bije, popycha. Zdaniem naszej rozmówczyni, ale też wielu innych rodziców, połączenie nauki osób zdrowych z niepełnosprawnymi nie zawsze jest dobrym pomysłem i działa na niekorzyść obu stron. Obserwuję to na przestrzeni już jakichś ostatnich 3 lat, że inne klasy wyjeżdżają na wycieczki 2-3 dniowe, nasze jedynie na 1 dzień. No i dodatkowo myślę, że poziom klasy jest troszeczkę niższy, tak, ogólnie, bo te dzieci jednak wymagają więcej czasu może, żeby im poświęcić. Dyrekcja SP8 zapowiada, że będzie organizowała spotkania z rodzicami, aby porozmawiać o tego typu problemach. Wydaje się jednak, że to bardziej kwestia poszukiwania systemowego rozwiązania, a nie doraźnego działania w przypadku wystąpienia problemu.